4 lata temu zadaliśmy sobie pytanie, po co tworzyć takie ciało jak Rada Sektorowa? Po co jednoczyć środowisko w celu jakiegoś dość enigmatycznego opisu, czym są kompetencje? Po to, żeby po raz pierwszy w historii połączyć dwie strony rynku. Główne cele Rady, gdybyśmy mieli się nad nimi zastanowić, obejmują 3 obszary. Po pierwsze, co się dzieje na styku edukacji i pracodawców, czego potrzebują pracodawcy, czego pracownicy, a czego system edukacji. Po wtóre, po to, żeby dobrze zbadane obszary prawidłowo później edukować, a po trzecie po to, żeby pracodawcy wreszcie poczuli, że dzięki temu systemowi mają łatwiej nieco, jeśli chodzi o pozyskiwanie cennych, dobrych kadr na rynku. Podstawowym wyzwaniem, przed którym stoją uczelnie wyższe, jest połączenie 4 perspektyw. Pierwszej, ministerialnej, drugiej, czyli to same uczelnie uważają za istotne, trzeciej to tego, czego oczekuje rynek pracy i pracodawcy, a czwartej to wyobrażenia samych studentów, co byłoby dla nich najbardziej przydatne. Sektorowa Rada do Spraw Kompetencji jest bardzo ważnym narzędziem dla wszystkich uczelni wyższych, które próbują kształcić przyszłych pracowników dla sektora. Branża komunikacji marketingowej w obszarze digital przede wszystkim poszukuje ludzi, którzy są inteligentni, którzy potrafią w sposób kreatywny rozwiązywać problemy, a dopiero za tym idą wszelkiego rodzaju certyfikaty, doświadczenie, umiejętności. Ten komplet dopiero daje nam prawdopodobnie kandydata marzeń.